Ich möchte noch einmal, verzeiht das, auf einen Ausdruck, der schon angesprochen wurde, in Vers 23 zurückkommen. Ja chciałbym jeszcze wrócić do jednego wyrażenia zawartego w 23 wierszu. Proszę o wybaczenie. Die Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Zgromadzenia to dowiedzą się, że ja jestem tym, który bada nerki i serce. Wir hatten bisher unser Augenmerk darauf gerichtet, dass Gott der Einzige ist, der Herzen und Nieren erforschen kann. My żeśmy już to wspomnieli, że Bóg jest jedynie tym, który jest w stanie badać nerki i serce. Das war, wir hatten unser Auge also auf diesen Relativsatz gerichtet, der Herzen und Nieren erforscht. A więc myśmy nasze serca skierowali na to wyrażenie, że on jest tym, który bada nerki i serca. Aber ich möchte einmal diesen Satz erstmal weglassen. Ale ja chciałbym teraz to zdanie opuścić, przeoczyć. Die Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin. Zgromadzenia to poznają, że jam jest. Und mir scheint doch, weil das ich betont ist. Dlatego, że tutaj to ja jest tak podkreślone. Hier verborgen der Name Gottes zu stehen, der ich bin. I tu w tym określeniu mamy ukryte imię Boże, jam jest. Und ich sage das auch nicht ganz ohne Grund. A nie mówię tego bez powodu. Schlagen wir einmal zum Beispiel Hezekiel 13 auf. Otwórzmy na przykład Ezechiela 13 rozdział. Wir haben dort in diesen Kapiteln die Androhung des Gerichtes über Jerusalem und ihre Bewohner. W tym rozdziale mamy tutaj zapowiedzenie tego zbliżającego się sądu nad Jerozolimą. Lesen wir zum Beispiel den letzten Vers von Kapitel 13 und davon den letzten Satz. Przeczytajmy z tego ostatniego wiersza 13 rozdziału, 23 wiersz, ostatnie zdanie. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Ostatnią połowę tego zdania i poznacie, że ja jestem Pan. Kapitel 14, 14 rozdział, Vers 8 am Ende. 8 wiersz na koniec. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. I poznacie, że ja jestem Pan. Da sind noch ganz viele Stellen so. Wiele jest takich miejsc. Immer wird ein Gericht angekündigt, das kommen wird. Ciągle na nowo jest tutaj wspomniany sąd, który nadejdzie. Und in dem Moment, wo es geschieht. I w tych momentach jest to wspominane, gdy ten sąd już się wykonuje. Das angekündigte Gericht. Gdy ten przepowiadany sąd. Dann wird es für die Gottesfürchtigen das klare Zeichen sein. Dzieje się, a dla tych, którzy są bogobojni, będzie to jasnym znakiem. Dass es Gott ist, der es tut. Że to jest Bóg, który dokonuje go. Nur Gott kann Gerichte vorhersagen. Tylko Bóg może przepowiadać sądy. Und wenn sie dann genau so eintreffen, wie er sie vorhergesagt hat. I jeżeli one dokładnie tak nastąpią, jak on je wcześniej przepowiedział, dann ist es das sichere Kennzeichen, dass Gott handelt. To z pewnością jest to pewny znak, że to Bóg działa. Und das ist ein großer Ernst. I to wymaga zastosowania najwyższej powagi. Und viele dieser Gerichte, auch die in der Offenbarung sind, sind schon geschehen. I wiele z tych sądów, które są w tej Księdze Objawienia opisane, one się już dokonały. Der Leuchter in Ephesus ist schon längst weggenommen. Bo ten świecznik zboru w Efezie już dawno temu został usunięty. Ich meine jetzt für die Versammlung, die lokale Versammlung damals wirklich in Ephesus. Ja mam na myśli te lokalne zgromadzenie w tamtych czasach w Efezie. Und so müssen wir auch offene Augen haben. Tak też i my musimy mieć otwarte oczy für das Handeln Gottes in unserer Mitte.
na działanie Boże wśród nas. Wir haben immer viele, viele Erklärungen manchmal. My bardzo często mamy wiele, wiele różnych usprawiedliwień. Die klingen auch logisch. Które może brzmią logicznie. Warum das so gekommen ist und das so gekommen ist. Dlaczego doszło do tego tak czy tak. Und vergessen manchmal. A czasami zapominamy. Dass der ich bin handelt. Że to ten, który mówi o sobie, jam jest, że on działa.